co poszło? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Jedź, płotka! Płotka, nie tak szybko. Thank you.
folwarku musiała mówić staruszka. Dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Spuść pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Ktoś tu jest. I po problemie. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. Mam z głowy. Spust pułapki. I po problemie. Co ja mam z głowy? Spust pułapki. Zaraza. To ja mam z głowy. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dobiega stamtąd.
Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Mam z głowy. Ciekawe, które drzwi otwiera. To ja mam z głowy. Spust pułapki. I po problemie. Od bardzo dawna nikt tu nie wchodził.
dziwne. Te ściany postawiono później niż pozostałe. Trup za ścianą. Cóż, zdarza się nawet w najlepszych rodzinach. Mężczyzna musiał mieć około 30-40 lat. Kilka wyrwanych kartek. Może to brakujące strony z pamiętnika. I tak umieram w ciemności, z głodu i pragnienia. Bogowie, bądźcie łaskawi. Spust pułapki. I po problemie. Eksplodująca pułapka. Ten, kto ją zastawił, zna się na rzeczy. Mam z głowy. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Dolores. Coś tam jest. Jakaś skrzynka. Coś tu nie gra. Spust pułapki. I po problemie. Spust pułapki. I po problemie.
mam z głowy. A, strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czekam na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie. A na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, których się mogę zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Więc może tamci na dole trafili tu przez przypadek? Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Nie dajcie mu odejść! Nie dajesz mi wyboru. Cholerni głupcy. Dość słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list gończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać do zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś.
Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Drugi Wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj, co mówisz. Jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to Wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Tu są wściekłe psy! Zeżrą mnie! Miej litość! Naprzód.
Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? To dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. W nilfgaardzkim półświatku tak karano za długi. Znaczy zrobił karierę. Od półświatka po służbę u cesarza. Tak, swój zawsze pozna swego. Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Rusz się! Gosławka ciągle słabuje. Czoło ma jak piec gorący. Majaczy. To sióstr trzeba ją zabrać. Na bagna. Jakim za pomoc zapłacę? Pogodnie się od nas odwrócili. Wysłałam dzieciaki po grzyby wczoraj. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki, czy co? Zawrzeć gęby! Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Idźcie w swoją stronę, ja pójdę w swoją. Mądry wybór.
Odciąć mu łeb i wynosimy się z tej dziury. Nic mu nie będziecie odcinać. Jeśli potrzebujecie dowodu, weźcie medalion. Bierzemy głowę. Jesteś sam, a nas trzech. Nim zdążyłem tu dobiec, Leto z bełtem w piersi położył sześciu. Jak myślisz, ile mi zajmie zabicie was? Ben, weź medalion. Łeb mógłby zgnić, zanim byśmy go dowieźli. Siadłać konie! Jedziemy! Zangwebarski jad. Coś to nie gra. Geralt, ciągle tu jesteś? Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Nic ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co, gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. No i opłaciło się. Wieści, że Leto z Gulety jest zimnym trupem, szybko się rozniosą. A jedyne, co muszę teraz zrobić, to zniknąć. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze Szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia.